Witajcie, z tej strony Dawid i witam was w kolejnym odcinku Workers and Resources Soviet Republic. Powiem tak, dzisiaj zajmiemy się tematem do zrobienia, czyli tutaj to miasto oznakujemy na pewno w całości, gdzie są jeszcze znaki niepostawione, dlatego że już powoli bym chciał tutaj niedługo wprowadzić mieszkańców i jak tylko wybuduję tutaj elektrownię i ciepłownię. Znaczy elektrownia już stoi, jeszcze tylko ciepłownia. Fakt faktem, no ale jednak ona musi powstać. Dobra, w ten sposób zrobimy znaki tutaj. Tutaj będzie główna, tutaj też będzie główna. Tutaj, żeby nie zwalniali, bo obecnie zwalniają. To tu jest tak główna droga. Tutaj jest rondo już ustawione, dobra. Tutaj jest ustawione znaki, dobra. A tutaj, tu już też ustawiłem. No i teraz tak, ciepłownia się buduje. Więc zostało nam w sumie tylko i wyłącznie na tą chwilę zaplanowanie tutaj do ciepłowni, magazynu i do elektrowni oczywiście, żeby tutaj był zapas tego węgla cały czas. Dlatego teraz tak, magazyny. Takie myślę, że 1K wystarczą chyba, co? Tak mi się wydaje przynajmniej, że powinny. Tylko odwrócone może, żeby tutaj było wyjście. Czyli tak, coś takiego. Tak trochę do siatki, aczkolwiek tak nie do końca. Coś takiego. Spróbujemy. No i o to chodziło. Dobra, i teraz tak, powiedzmy, że w jakiejś takiej odległości. I coś takiego. O, dobra. No i teraz tak, jak to idą wyjścia stąd? Tutaj te idą tak, a te idą tak. A wejścia są z tyłu, więc teoretycznie wejście można by zrobić tutaj bezpośrednio. Co wy na to? Tylko z tym bym poczekał, jak droga mi się wybuduje. O, ale w ten sposób jakoś można by to załatwić. 1K, mówię, wystarczy spokojnie. Także nie powinno być większych problemów. Dobra, ciach, buduj. Proszę to zbudować. Wow, jak inflacja w ogóle skoczyła. Ile teraz kosztuje cokolwiek? Asfalty jakieś, nie asfalty? Asfalty tu nie są napisane, ile kosztują akurat. Ale żwir? Ha, żwir tyle co węgiel praktycznie, wow! No tego się powiem szczerze nie spodziewałem. Płody rolne zarąbiście poszły w górę. Także też taka ciekawa sprawa. No i te chemikalia. Chemikalia są bardzo drogie, dlatego się bardzo cieszę, bo tutaj będziemy produkować dość sporo. Akurat powiem wam jeszcze jedną rzecz. Tutaj wyłączyłem wszystkie praktycznie zbudowy. Zbudują mi się tylko drogi, magazyn, jedne zakłady chemiczne jak na razie, na początek. Resztę będę budował systematycznie w miarę potrzeb i możliwości, które tutaj posiadam. No tak. A od tej strony tam się będzie budować. No dobra. Trochę stroma ta droga tutaj będzie, no ale okej. I teraz zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą. Czy tutaj czasem nie wybudować czasem centrum dystrybucji? Moim zdaniem byłoby to fajna sprawa. Large to może nie. Medium to tak też, kurczę. Małe na czterech? Na czterech, kurczę? Czterech to nie będzie za mało? Chociaż 8 by się przydało. Takie średnie na 8 samochodów. Dobra, powiedzmy, że takie mogłoby tutaj powstać. Cyk. Niezwykłą drogę, nie czasem żadną z latarniami, tylko taka najzwyklejsza tutaj wystarczy. No i takie centrum dystrybucyjne na 8 pojazdów tutaj postawimy.
Ono i tak będzie tylko i wyłącznie miało za zadanie jechać na granicę, kupić węgiel i przywieźć go tutaj z powrotem. Więc żadna jakaś taka większa filozofia. Zastanawiam się jeszcze nad tą drogą, która tutaj sobie idzie, tą, czy jej nie zmienić w autostradę czasem z biegiem czasu. No właśnie. Dlatego, że tutaj będzie, podejrzewam, spory ruch samochodów, więc przydałoby się jednak chyba szerszą drogę zrobić. Chociaż no to jest akurat jeszcze faza planów, powiedzmy, ale taka podwójna droga byłaby tu chyba mile widziana. Tak mi się coś wydaje. Wtedy tutaj na samym końcu byłaby delikatna przeróbka później, żeby ona wpadała tak no jak autostrada w to rondo i tu by się już dzieliła na to, co ma iść konkretnie w każde miejsce. Tak, no tu nie byłoby jakiejś sporej filozofii, kawałek drogi ucięte i cześć. Mają tutaj drogę drugą, więc nie widzę problemu, żeby puścić to chwilowo bokiem. Zresztą ja nie wiem, czy oni w ogóle nie będą chcieli bardziej z tej drogi korzystać niż z tego ronda. Chociaż nie, widzę, że na rondo też jadą. A gdzie ty jedziesz? Do remizy. Widzę, że tutaj masz bliższą drogę, więc generalnie chyba i tak z tej drogi będą korzystać. Znaczy i tak będą zmuszeni poniekąd, bo tutaj są przystanki. I później jak powiedzmy tutaj będzie kolejna miejscowość, tutaj będzie jakaś kolejna, tutaj kolejna i tak dalej, będą jeździć autobusy między przystankami, to i tak będą sobie musieli to ogarnąć. No dobra. Teraz tak, prąd byśmy mieli, jak tylko by się tutaj coś zaczęło dziać w tym kierunku. Kurczę, powiem szczerze, jak tutaj nie ma nic, to... Znaczy jak ten śnieg jest, to nic nie widać totalnie. Ale mniejsza. Dobra, teraz tego. Przyspieszmy trochę czas, żeby oni może szybciej to zaczęli ogarniać. Tutaj wysoki priorytet ustawmy na tą drogę. Tutaj w ogóle na to wszystko, co tutaj idzie w tym kierunku, wysoki priorytet możemy poustawiać. Tak, żeby nam się chociaż jeden pierwszy ten zaczął budować. Reszta może się później troszeczkę zrobić. Czyli tak, ty jesteś na wysokim i ty też jesteś na wysokim, bo ty jesteś jako pierwszy do budowy. Tutaj dalej, no kurczę, te magazyny jednak trzeba by zbudować też poniekąd w pewnym momencie. Ale dobra, na razie sobie je odpuścimy i będziemy o nich myśleć później. Tylko jednak rzecz mnie zastanawia, jak tutaj to zrobić, bo tutaj ronda bym nie robił. Może jednak to skrzyżowanie takie duże, że wiecie, dwa węzły połączone. Też można, kurczę. Też tak można, kurczę, to rozwiązać. Ha, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. Teraz tak, zastanawiam się, czy już ludzi przenosi, czy jeszcze poczekać, bo tu bym mógł spokojnie 4800 ludzi wepchnąć. Bo ciepłownia się akurat zrobiła. Właśnie tutaj też wysokie priorytety by się przydały. Tu i tu. Teoretycznie na razie mogę bezpośrednio do tych budynków ładować węgiel, więc no, centrum dystrybucyjne byłoby jednak najbardziej chyba w tym momencie potrzebne. Chociaż teoretycznie też nie do końca. Dobra, to akurat przemyślę jeszcze. I zobaczymy. Teraz tak, Cesar. Zrobimy tak, 80% na żywność i po 10% na to. Czy tak może być? Myślę, że może tak być. 20 ton żywności spokojnie wystarczy. Ubrań 2,5, 1,75 elektroniki, dobra. Więc teraz idziemy tutaj, centrum dystrybucyjne, które nam dystrybuuje do naszych sklepów jak na razie wszystko. Chyba bez jedynie mięsa. Prawda? Prawda. Jedynie mięsa na razie nie dystrybuują, aczkolwiek to można zmienić w każdej chwili. Dobra, mniejsza. Trzeba by w ogóle magazyny gdzieś z żywnością przenieść tutaj bliżej i z takimi rzeczami wszystkimi. No właśnie, tylko gdzie? Przydałoby się, żeby ten śnieg już zszedł. Bym to może gdzieś tutaj koło rzeki zaplanował. Tak myślę. Niechętnie w ogóle to wszystko do zera zdarł. I tutaj kawałek jakiegoś miasta też zrobił. A tutaj będzie ten węgiel chyba, nie? Tak. Ej, powiem szczerze, że to jest też do zrobienia.
Stąd nie sięgnę już, nie? Nie, już nie sięgnę. Nie, nie sięgnę. Też tu mam zasięg, to kurczę. Ale ja swego czasu to zrobię i to będzie wszystko. Może to poza odcinkiem akurat zrobię. Tu jakieś odnośnie budowlanego postawię, może na 32. 32 spychy tutaj ściągnę i to wszystko zjadę do zera. I tutaj będziemy sobie mogli planować ten nasz węgiel, nie węgiel i tak dalej. Tutaj też bym tą górę trochę wypłaszczył, szczerze mówiąc. I tutaj też bym coś zrobił fajnego. Na przykład jakiś kołchoz czy coś kolejny. Też byłoby fajnie. Powiem szczerze. No. Może, może, kiedyś. Zobaczymy, będziemy myśleć na ten temat. Tu na razie jest zjechane dotąd. Tu można by teoretycznie to zjechać i tutaj drogę zrobić na drugą stronę. Na razie jednak nie będę tego robił, bo mi to jest niepotrzebne. No, tutaj widzę, droga się buduje już pięknie. Tutaj jak? Widzicie mi tą drogę, kurczanie. Ajajaj. Tu prądu nie ma, bo można by ich wysłać, kurczę, do pracy tam. No, ale nie ma możliwości. Ej, właśnie, możemy ją... Nie, nie możemy. Tak, i znowu kaszalek. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że jest fajnie, bo już mi się kończy choroba, także... Liczę, że jeszcze kilka dni i znowu będę mógł takie fajne zapasy materiału robić, jak wcześniej mi się udawało. Dobra, teraz zaraz będę przypuścić asfalt i będziemy budować drogę. Jak tą drogę wybudujemy, to jeszcze tą wtedy dołączymy. W ogóle tak, to możesz już się budować. Ty też możesz się budować, bo od budynku. A reszta niech się będzie budować później. Znaczy będziemy się później o to martwić przede wszystkim, nie? Teraz tak, tutaj asfalta muszą przywieźć. Duża asfalta. Propos asfalta. Tutaj. W miarę prosto, bo one tutaj będą wychodzić w obie strony. No i dobra. Okej. Okay. I teraz mam wysoki priorytet, trzeba ustawić, żebyście to zrobili przed kolejnymi, kurczę, zbiorami, bo chciałbym tu jednak podpiąć to do tych... Właśnie, jednak wracamy właśnie do pierwotnego planu. Nie wiem, czy pamiętacie z poprzedniego odcinka, że jednak terminale drogowe będą przyjmować materiał cały do silosa i może wtedy dwa kołchozy uda się obsłużyć, bo przy tym obecnym ustroju to tak nie bardzo. Szczerze mówiąc, nie wiem, po co to buduję, skoro to później będzie i tak wyburzane. Aczkolwiek, no, że na razie mi jest potrzebne, to na razie to buduję, tak, a nie inaczej, żeby to było, działało i tak dalej. Bo jednak szkoda mi tego wszystkiego, co tu kurczę jest. No ale to szczegół. Właśnie, tutaj będzie droga taka jednokierunkowa. Wychodząca tutaj. Czyli dotąd jadą. Normalnie w dwie strony. Słuchając, to już nawet tutaj mogliby w jedną stronę jechać. Pyk. W ten sposób. Bo wiadomo, tutaj tak wyjeżdżają tylko tu, dotąd. No i potrzebują... Tędy czasami wyjechać potrzebują? Średnio chyba. Szczerze mówiąc. No ale jakby potrzebowali, no to niech mają już tutaj wyjazd, tak? Chociaż teoretycznie mogą dookoła też pojechać, prawda? I też by się nic nie stało. No ale dobra. Niech już tak będzie, jak jest teraz. 1600 ton nam zostało. W ogóle powiem szczerze, że policzyłem, że jakbym chciał tak w ogóle w 100% grę ogarnąć samemu,
bez importowania czegokolwiek, to takich kołchozów musiał postawić przynajmniej ze 20. Że to tak lekką ręką 20. Po 30 pól oczywiście każdy. Także powiem szczerze, z lekka się zaniepokoiłem w pewnym momencie. Ale tak sobie myślę, damy radę. Kiedyś na pewno. Także zobaczymy, jak to jeszcze będzie. Wiem, że na pewno jak to miasto się tutaj zburzy, a ono się będzie burzyć za jakiś czas, to tutaj będą też pola stały. W ogóle to wszystko pójdzie do przeróbki. Te pola będą w inny sposób stać troszeczkę. I zobaczymy, jak mi to wyjdzie jeszcze. No właśnie, chyba najbardziej boli mnie to, że tą drogę będę musiał w całości zniszczyć. Tutaj, kurczę, to. To wszystko tutaj pójdzie pod niwelowanie. Te zakłady odzieżowe też. Bo no, nie wyobrażam sobie wozić ludzi stamtąd, tutaj. Prawda? No one były postawione naprawdę tymczasowo. Węgiel w dół. Węgiel! Także, no właśnie. Samo to wszystko tutaj będzie, mówię, niwelowane, niszczone, kasowane i tak dalej. Budynek się pali. O, ale tu straży najedzie się, zara to. Kurczę, dadzą radę. Jak tutaj? Jeszcze dużo żywności mają, jeszcze tu mają sporo tutaj. W sumie nie jest źle, jeśli chodzi o moją produkcję na eksporty. Tutaj jeszcze trochę jest, także też nie ma tragedii. No i tutaj widzę, że wszystko powolutku będzie się budowało. Jak tutaj? Wybudowałaś? Nie wybudowałaś to. O, ale się buduje. Ha. Ale zasuwa. No tak, ale 100 ludzi im przywieźli, no to. Jednak to daje kopa sporego. Chociaż to będzie chyba mało jeszcze wywrotek. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Może się uda jednak to zbudować? Pożar ugaszony. No i fajnie. Frida, statek towarowy. Powiem szczerze, że właśnie strasznie wolno się tutaj buduje, ale to tak naprawdę strasznie jestem. Nie wiem, czy jakiś opóźniony, czy jakiś taki mozolny, czy co. Ale strasznie wolno mi tutaj wszystko idzie. Może bardziej dlatego, że troszeczkę źle zacząłem. Na samiutkim początku. I może jakbym to wtedy troszeczkę lepiej jednak zaplanował, to już byśmy byli gdzieś tam na dalszym etapie naprawdę rozwoju. No ale wyszło jak wyszło, nie ma co rozpamiętywać. No i tak, no i jeszcze chyba z jeden będzie musiał tutaj przyjechać. Chociaż niekoniecznie, bo to są 2 po 8, tak? 16 ton, ten ile ma jeszcze? Tu ma jeszcze dwie, no to... To nie, to akurat starczy. Tylko tyle, że będzie musiał przyjechać autobus, bądź... No właśnie. Coś, co w każdym razie będzie mogło sobie ogarnąć temat względem walcowania. Dobra, zobaczymy, co da się z tym zrobić w przyszłości. Na razie jednak. Jak tutaj drogi? Drogi się budują. Ja bym chciał, żeby ta droga się budowała. A, tutaj tylko walcowanie asfaltu zostało. A co tutaj jedzie? Jedzie roller. Okej. Okay. Nie wiem, po co on jeszcze jedzie, jak jedzie ten. Tak szczerze mówiąc. Przecież on jest wystarczający tam. No cóż. No dobra, jak macie taką potrzebę, to i możecie tym wyjeździć. Teraz on magicznie zniknie. Tylko to wywalcuję. Kurczę, kawałek ujedzie jednak. Ale on generalnie magicznie zniknie zaraz. 3, 2, 1.
Nie zniknął? Naprawili to? Kurczę, naprawili? No powiem szczerze, że jestem w szoku. Dobra, tutaj pierwszeństwo, właśnie tutaj jeszcze też pierwszeństwo trzeba ustalić. Gdzie tu już jest ustalone? Teraz walcowanie asfaltu w tym miejscu. Żubr jedzie i jadą dwa autobusy. Kurczę, aż 19 ludzi zabrał. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę w to, że aż tyle ludzi mógł zabrać. No, a na podajnik niedokończony tutaj, kurde, więcej ludzi wjedzie. To jest po prostu szok. Chociaż oni go na raz nie zrobią, chyba, bo 50 dni, a... A ich tu jest trochę mniej. Chociaż? Nie no, zrobią. Nie mają żadnej maszyny. A ja nie wiem, jak to jest. Chyba, że oni mają tak produktywność ogarniętą, że dadzą radę. Dobra, mniejsza z tym. Dla mnie te robocze dni to jest po prostu magia, jak to jest liczone. Dla mnie 50 robotników, 50 roboczych dni, to 50 roboczych dni powinno zjechać, a nie 70, no ale... Okej. Okay. Jak zjechało więcej, to nie, ja nie mam pytań, nie? Wiadomo. Już jedzie tu ktoś? No tu 82, aż kurczę. Jak im dowiozą, kurde, ludzi jeszcze do pracy, to... Ło! Ja mam kawałek marzy jeszcze. Ty jesteś już znacznie bliżej, ale... Ale to i tak. Tu autosan wiezie jedną osobę. Nie, to jest hit, jedna osoba. A, wsiadanie 1%. Jedna osoba jedzie do remizy budować remizę. Nie, to... Widzicie, że nawet nie będę tego komentował. Że jedna osoba i wsiadania 1% mu kazał tylko... Oni się dobrze czują? Czy aby na pewno oni się dobrze czują? Co oni odwalają? A, wiecie co, ja zapomniałem to jeszcze jedną rzecz zrobić. Kościół. Chyba, że pozbędziemy się kościoła i religijności. Tak też można w sumie. Haha. Kościoła i religijności się pozbędziemy, dobra. Jeszcze brakowałoby mi tak, tutaj policji chyba na miejscu. I brakowałoby mi ubeków. No bo tak, klinikę mamy na miejscu, tak. Więc teoretycznie każdy będzie w stanie dojść i się leczyć, więc karetki nie byłyby chyba potrzebne. A jeśli będą, to postawimy po prostu jakiś szpital tu gdzieś niedaleko. Także wtedy byśmy to tak ogarnęli, szpitalem. O, no dobra, to teraz tak, policja i UB. Infrastruktura państwowa, przestępczość, komisariat, może najpierw służba bezpieczeństwa. Taka duża? Może i taka duża. Ja bym ją tu postawił jednak. Tu będzie sobie służba bezpieczeństwa postawiona i jeszcze policję potrzebujemy. Komisariat, policja. To może jakiś taki komisariat bardziej prosty. Może nie taki malutki też, ale no taki bardziej prosty. No ten to będzie mały znowuż. Ten też będzie za mały, bo znowu nie będą wyrabiać się. Ten jest duży strasznie. Ten też jest kurczę duży. Wiem, że jak go mamy, on jest fajny, ale on jest kurczę duży jednak. Dobra, będzie ten. Będzie ten. Tu ja bym go tak postawił gdzieś, tak? Tu?
Teraz droga bym mu osobiście podciągnął tak, żeby ona tu wchodziła. Tak na łuczku. Tutaj oczywiście znaki pierwszeństwa. Żeby tutaj mówię. Wiecie co, głupota jest taka, że jeżeli znaku pierwszeństwa nie mamy, to pojazdy tutaj zwalniają, nie? Ja nie wiem jak to działa, nie chcę wnikać. O, tutaj się zrobiło, można dać kolejną drogę. Pyk. Ok, proszę ją dodać, cyk. Dziękuję, proszę to budować. A. To już budujecie, ok. Budynek się pali. A niech się pali. Nawet jak się spali, to niech się pali. No i teraz tak, tam nam będzie brakować jeszcze sądu i będzie nam brakować na pewno więzienia. No i teraz trzeba się zastanowić, dobrze, czy w tym miejscowości robimy więzienie, sąd? Czy sąd, więzienie zrobimy, powiedzmy, jakaś miejscowość obok już? Bo też wiadomo, nie chcę, żeby było naciekane za bardzo. To, co musi być w danej miejscowości, to musi być i będzie wstawione. Zastanawiam się tylko, czy tutaj mi sięgnie to ta remiza. Jeszcze fajnie by było. O, fajen. Mogę cały mur dookoła już postawić od razu. Super. Fajnie. Cieszę się. Super. Wow, fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, w takim razie. Tutaj mamy to. Ja bym teoretycznie jeszcze mógł, z racji na to, że tutaj sięgnie przystanek, przynajmniej powinien sięgnąć przystanek, wstawiłbym tu jeszcze jakieś bloczki. Ha. Właśnie tak o tym myślę. Jakieś bloczki tu, może tutaj. No tak się zastanawiam właśnie. Nawet jeśli to jakie. Wiecie, może tak, żeby nie wszystkie były takie same, nie? Wiem, że tu mam i tak wiele takich samych. Bo one są po prostu bardzo pojemne. Ale trzeba by coś pomyśleć jeszcze. Może o innych, może jednak takie same na razie. Tak wiecie, na razie myślę bardziej w tym kierunku, żeby wszystkich ludzi tutaj pomieścić. Więc tak trochę mam w nosie, jak to będzie wyglądać. A później, jak będzie już mnie interesować, jak to będzie wyglądać, to już może tak bardzo nie będę miał tego w nosie. Ej, ale można by dać bliżej w sumie jednak. Dobra. To będzie tak. 6 razy 200. Ha. Momencik, muszę chwilę pomyśleć. To będę miał już gdzieś 4800, tak? Plus to. To będzie 1200 kolejne, czyli 6000 robotników, czyli teoretycznie jakbym postawił jeszcze tutaj jakieś bloczki, to teoretycznie przynajmniej będę w stanie tutaj przenieść wszystkich robotników już, a głównie na tym mi w tym momencie zależy. To tak podkreślę. Ten fakt. Właśnie, tu bym jeszcze taką ścieżkę pociągnął sobie. I tak bym pociągnął ścieżkę może jeszcze tutaj,
I tutaj, żeby tutaj dochodziła sobie do ciepłowni. Jakaś jedna. Tu bym mógł wyciągnąć ścieżeczkę, żeby ona se dochodziła do ubeków, żeby mogli dojść do pracy ludzie. No i dobra, na razie to tak zróbmy. Najwyżej nie wszystkich będziemy w stanie przenieść ludzi, no i tyle. Mówi się czasami trudno, żyje się dalej, czy coś, jakoś tak ktoś to powiedział. T815 dźwig. Ja musiał zobaczyć ten T815 dźwig. Jakie on ma możliwości? Dźwig. 32 poziom. No tak spoko chyba nawet. Chyba nawet tak. Chociaż powiem szczerze, że później będą chyba jeszcze lepsze. No ale dobra. Na razie lepszego nie ma. Na razie nie ma. O, ogrodzenie. A, to jest to ogrodzenie, dobra. Chociaż widzę, że tutaj... O nie, dalej się jeszcze nie budują chyba. Chociaż mają możliwości. Gdzie teoretycznie mogą całe ogrodzenie naraz budować, no ale to ten fakt pomijam. Patrzcie, jak zasuwa. Jak leci ogrodzenie. I jest ogrodzenie, pięknie, ładnie. I tak będzie pięknie to ładnie ogrodzone wszystko. Fajnie, podoba mi się. O to właśnie chodzi, żeby takie zakłady były ogrodzone. Tankowiec Wiki. O, fajnie. Sympatycznie dosyć. I teraz co? No i czekamy w tym momencie znowu, jak to się wybuduje. Także powiem wam szczerze, mamy 32 minuty. Także ja dziękuję wam w tym momencie za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie wszystkim. Cześć.